dobry, bardzo serdecznie witam. W drugiej księdze Mojżeszowej opisana jest historia o tym, jak na Boże polecenie Mojżesz wychodzi na górę, by tam otrzymać od Boga przykazania. Ale kamienne tablice z przykazaniami wcale nie spadają z nieba. Mojżesz musi wziąć do ręki narzędzia i najpierw te dwie kamienne tablice swoimi własnymi rękoma wykuć, wyciosać, nadać im odpowiedni kształt, a potem, kiedy zostają one zapisane tekstem przykazań, musi wziąć te kamienne tablice na swoje ramiona i iść z nimi naprzód, znieść je na dół. Niektórzy spośród nas postrzegają przykazania właśnie jako ciężar, coś, co musimy nieść na naszych ramionach, na naszych barkach, coś, co musimy utrzymać, coś, co sprawia, że czujemy się obciążeni, przytłoczeni. Ale czy tak do końca jest? Czy Panu Bogu chodziło o to, by nas obciążyć i przygnieść? Czy raczej chodziło Mu o to, by położyć na naszych ramionach tablice, które pozwolą nam zachować właściwy balans, zachować właściwą równowagę na drogach naszego życia? Myślę, że tak właśnie jest. I o tym mówi dzisiejsze słowo zapisane w pierwszym liście Jana w 5 rozdziale 3 wierszu. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Przykazania. Boże drogowskazy dla naszego życia są właśnie po to, byśmy w naszym życiu mieli właściwą postawę, byśmy w naszym życiu zachowali właściwy balans, byśmy w naszym życiu potrafili iść właściwą drogą. Tym są Boże przykazania. Wyraz Bożej miłości, nie Bożego obciążenia, nie Bożego przytłoczenia człowieka, ale właśnie Bożej troski i Bożej miłości. Jasne, nie zawsze udaje nam się iść według Bożych przykazań. Jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy tylko grzesznikami, ale Pan Bóg obdarza nas swoją miłością, kieruje się względem nas miłością, by pokazać nam, że zależy Mu na tym, byśmy podejmowali w naszym życiu próby pójścia Jego drogą. Pan Bóg nie posyła nas do kamieniołomu, lecz posyła nas na drogę pracy nad samymi sobą. Posyła nas na duchową siłownię, byśmy potrafili, idąc drogą Jego przykazań, iść we właściwym kierunku. Z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich, modli się psalmista w 119 psalmie. A więc życzę każdej i każdemu z nas, byśmy mieli w sobie tę siłę i odwagę, by nie zbaczać od Bożych przykazań, ale zawsze trwać na drodze, którą On nam wyznacza. Z całego serca szukam Ciebie. Niech i ten dzisiejszy dzień będzie czasem szukania Bożych dróg i odnajdywania Bożego błogosławieństwa i Bożej miłości. Życzę wszystkim błogosławionego dnia. Amen.